Witajcie! Dzisiaj iście kosmiczna przygoda, coś zarówno dla fanów Transformers, jak i motywów związanych z UFO. Tak się bowiem składa, że istnieje jeden Transformer, którego trybem pojazdu jest klasyczny latający spodek żywcem wyjęty z filmu science fiction sprzed 50 lat. I ostatnio w ramach Legacy i podserii Velocitron wydana została jego nowa figurka, którą mam dzisiaj przyjemność wam przedstawić. Przed wami Legacy Velocitron Cosmos. Cosmos, jak przekazał mu nie tylko Optimus Prime, ale także jego imię, przebywa głównie w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej. Działając jako agent wywiadu, zbiera niezbędne informacje o ruchach Decepticonów i przekazuje je reszcie Autobotów. Przez większość czasu jest zatem odizolowany od innych i przez to często samotny i znudzony, co sprawiało, że dla rozrywki latał sobie czasami blisko ludzi na Ziemi, zapewne dając solidne podstawy pod utrwalanie teorii spiskowych o przybyszach z innych planet. Nie żeby w rzeczywistości, w której Ziemię odwiedzają wielkie roboty z innego świata, było to jakoś poruszające. Oprócz starego serialu animowanego, bohater przewinął się także w komiksach Marvela oraz IDW, a nawet zaliczył występ w serialu Transformers Cyberverse, a właściwie zaliczył ła, albowiem tamtejsza wersja postaci to Autobotka. Zabawkowo był zaś reprezentowany od 1985, kiedy pojawiła się jego pierwsza figurka, w drugim roku trwania serii. Należał do miniaturowych minibotów i był prostą, kompaktową zabawką. W 2009 w linii Universe pojawił się Cosmos w klasie Legends, pierwsze podejście do postaci po latach. Wizualny upgrade w dużo bardziej unowocześnionym stylu bohater otrzymał w 2014, wydany w linii Generations i również w klasie Legends, tylko po jej upscalowaniu tamten Cosmos nawiązał do projektu z IDW. Najnowszy pan UFO to pierwsza reprezentacja tej postaci w klasie Deluxe i powrót do korzeni. Tryb latającego spotka wygląda bardzo podobnie do oryginału z generacji pierwszej, aczkolwiek centralna część latadła została mocno wydłużona. To nadaje Cosmosowi wygląd stempla, ażby się chciało go zamoczyć w atramencie i coś odbić. Ani trochę mi to nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, potęguje tylko to, jaki ten tryb jest przerysowany, kreskówkowy, niedorzeczny i mega pocieszny. To po prostu frisbee z przyklejonym centralnie koszem na śmieci, kubłem, odstający kompletnie od tych wszystkich super samochodów, samolotów, motocykli i innych w miarę realistycznych pojazdów. I za to go kocham. Serio, nie pamiętam, kiedy ostatnim razem tryb alternatywny Transformera dał mi tyle fanu. Nie tylko jest to coś zupełnie innego, oryginalnego na tle innych plastikowych robotów, ale też po prostu fajnie mi się tym bawi. Nie ma co prawda żadnych gimików, nawet kółeczek do toczenia, ale po prostu dobrze leży w dłoni, jest klimatyczne i ciężko powstrzymać się wręcz od wydawania z siebie dźwięków kojarzonych z powszechnym wyobrażeniem o UFO. Mimo tej prostej formy postarano się tu o przyzwoitą ilość detali, żeby bryła nie wydawała się nudna. W centralnej części, na tym kuble właśnie, wymodelowano jakby zestaw przycisków, światełek, pewnie rozświetlonych ferią barw, kiedy kosmos przemierza orbitę ziemską. Bip, bip, bip. Między nimi mamy ładne duże logo Autobotów, na poszyciu liczne linie panelowe, krateczki i wloty powietrza. Nie trudno zauważyć, że te TGS-y z przodu to porty 3 mm, zatem mogą robić zadziałka, są jak najbardziej piu-piu kompatybilne. Kosmos może naparzać z laserków, a gdyby główne działka okazały się niewystarczające, zawsze można coś podczepić do znajdujących się z boku portów 5 mm. Z tyłu z ciekawych detali wyróżniają się jedynie widoczne dysze napędu, są jeszcze dodatkowe porty na tej żółtej części, większy oraz mniejszy, no i trudno nie zwrócić uwagi na ten czerwony guzior na szczycie, aż palce świeżbym, żeby go przycisnąć, włączyć jakiś alarm, jakieś świecenie, no ale niestety jest on tylko atrapą. A taki byłby fajny do przyciskania, no. Spodek potrafi wyglądać naprawdę efektownie, odpowiednio ustawiony na stędzie. Oto scena z Marsjanie atakują. Piu, 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 piu. Porównań nadszedł czas. Najpierw z innymi minibotami w klasie Deluxe, Kingdom Warpath oraz poczciwy Henkei Bumblebee i jeszcze Kosmos w otoczeniu braci mniejszej, Titans Return Roadburn oraz Powerglide, a tutaj w towarzystwie Generations Swerva i Titans Return Brona. Bardzo lubię transformację tej figurki, jest prosta i intuicyjna oraz zajmująca zarazem. Zaczyna się od odczepienia boków spodka, tutaj są zamaskowane ramiona, następnie dobrze jest rozdzielić front, gdzie złożone stały nogi, żeby je zwolnić trzeba podnieść te małe żółte panele. Na stopach znajdują się części, które trzeba zawinąć do tyłu, dopóki nie usłyszy się charakterystycznego kliknięcia. Utworzą one pięty. Sekcję z ramionami należy wysunąć trochę, wówczas otrzymamy wystarczająco dużo miejsca, żeby obrócić całość i ją podnieść. Ramiona zakleszcza się na miejscach używając żółtych zatrzasków. Kosmos jest prawie gotowy. Pozostało jeszcze wyciągnąć dłonie oraz główkę, która pojawi się po naciśnięciu i obróceniu dysku, na którym jest zamocowana. I voilà, gotowe!
trybie robota Kosmos chyba jeszcze bardziej skradł moje serce. To naprawdę porządny update względem oryginalnej figurki, ale mocno utrzymujący tego G1 nowego ducha. Robot jest niski, krępy, okrąglutki, wzbudza zaufanie takim pociesznym wyglądem. Przekształcanie się z czegoś stricte okrągłego musiało jakoś się odbić na tym designie. Jest tutaj dużo obłości, zwłaszcza w obszarze ramion, ale dalej wygląda to dobrze, jak faktyczne kończyny, a nie dwa pałąki, jak to było w wypadku pierwszego Legends. Główka jest bardzo charakterystyczna, ze zlewającym się z twarzą faceplate'em, wbita w hełm w kształcie wiaderka, nawet większa wiadrowatość niż u Megatrona. Kosmos ma ładne, podmalowane niebieskie oczęta, nie ma tutaj light pipingu. Transformacja ujawniająca łebek jest inna niż w oryginale, tam główka wysuwała się po prostu z ciała i złożonej formy nie imitowała trapa jak tutaj, ale z drugiej strony tamto rozwiązanie powodowało ścieranie się farby z główki, a nowemu Kosmosowi jest to niestraszne. Korpus to po prostu walcowata część trybu latającego. Po konwersji figurki nie pojawia się tu nic nowego, ale taki kubeł jako tułów wciąż wygląda fajnie, same krągłości. Z tyłu mamy minimalny plecaczek, ciasno przylegający, zatem estetyczny. Mamy obrót w talii, niczym nieograniczony. Uwagę zwracają też od razu elementy tej ala spódniczki na biodrach, czy też raczej ochraniaczy. Drobne nawiązanie do tego, co miał w tym miejscu model animacyjny ze starej kreskówki. To, co mi tutaj odrobinę przeszkadza, to wyraźna różnica odcieni żółtego na ramionach i na nogach. Giczoły są odlane w tym kolorze plastiku, natomiast na łapki poszło trochę farby. Wiadomo, że takie rzeczy jak dwa odcienie tego samego koloru mają często miejsce, ale tutaj jest to szczególnie widoczne, bo mamy do czynienia z dużymi elementami. No cóż, trzeba z tym żyć. Ramiona są w pełni ruchome praktycznie w każdym calu, wyjątkiem są nadgarstki, które mają tylko staw do chowania ich w przedramionach. Właśnie, druga wada. Łapki są strasznie wydrążone. Można nimi by wręcz zupę jeść, używając jako łyżek. Oczywiście jest to poświęcenie dla transformacji, ale gdyby tak znalazła się tutaj jakaś przykrywająca te dziury klapeczka, to od razu ocena poszłaby w górę. No ale to raczej nie ta półka cenowa. Fajnie są za to wymodelowane na dłoniach działka, szkoda tylko, że nie są piu-piu kompatybilne. Z tej broni Kosmos postrzela jedynie w naszej wyobraźni. Nogi wieńczą pocieszne szerokie papucie, takie prawie że komfortowe, puchowe bambożki. Spoko, że mamy tutaj mało drążenia plastiku, jedynie w sekcji blisko portów na nogach, no i w miednicy, ale to serio minimalna ilość tego zjawiska. Ruchomość tak jak w wypadku ramion pełna i nieograniczona. Wszystkie kierunki w biedrach, obrót w udzie, kolanko 90 stopni, no i wychył w kostce. Nie tak ekstremalny jak w wypadku niektórych innych post-siege'owych figurek, ale w pełni wystarczający. Oprócz naręcznych działek Kosmos ma też do dyspozycji pistolecik. Bardzo prosty w swojej formie, wręcz prostacki bym powiedział. No taki kompaktowy miotacz. Końcówka umożliwia korzystanie z piu-piu efektów, ale to nie jedyne co można z nim zrobić. W zestawie otrzymujemy bowiem jeszcze wyścigową chorągiewkę. Dlaczego? Ponieważ Kosmos należy do podlinii Velocitron, na której to planecie wszyscy się ścigają. Postanowiono zatem urobić go w osobę rozpoczynającą wyścig. Stąd jego pukawka może stać się przedmiotem do machania. Wystarczy wpiąć chorągiewkę w port i odwrócić gadżecik tak, żeby był trzymany za lufę. Już Kosmos może sobie pomachać. No śmieszny motyw, takie opcjonalne akcesorium, ale całkiem ciekawe. Miałem początkowo wytknąć, że chorągiewka ma kratkę tylko z jednej strony, ale doczytałem, że kratka oznacza koniec wyścigu, a białej używa się do oznaczania powolnego pojazdu na torze. Zatem ma to jakieś uzasadnienie. I tak recenzując zabawki, znowu dowiedziałem się czegoś nowego. Podkreślę jedynie, że farba na tym elemencie łatwo schodzi na pegu do mocowania, co widać na moim ujęciu. Kosmos jest bardzo wdzięczny do pozowania, dzięki nieograniczonej ruchomości stawów i szerokim stopom, dającym odpowiednią stabilność. Potrafi wyglądać zarówno uroczo, jak i niebezpiecznie. Dzięki mini portowi na plecach można go posłać w powietrze, a dodając do ekspozycji kolegów w trybach pojazdów, da się odtworzyć zabawę wyścig. Do jazdy, gotowi, start! I jeszcze raz porównanka. Jak przystało na minibota, Kosmos jest niedużym deluksem, wkomponowuje się bardzo dobrze między Warpuffa i starego Bombla. Zakładam, że na przykład Airfryer's Cliffjumper czy Netflixowy Bumblebee także będą do niego pasować. Ale można go ustawić także z minibotami z klasy Legends, o ile ktoś fanatycznie nie dba o zachowanie skali. W sumie w serialowym G1 on trochę mass shiftingował po transformacji, więc różnica wzrostu nie jest tutaj aż tak rażąca. Strasznie polubiłem tę figurkę. Jest oryginalna i prześmieszna w obu trybach. Wierna materiałowi źródłowemu, dobrze wykonana. No po prostu kolejny fajny dodatek do kolekcji klasyki. Szczerze polecam, kupcie go i postawcie razem z innymi postaciami, co by biedak nie czuł się więcej samotny i nie musiał udawać UFO. To by było tyle na dzisiaj. Ostatnia recenzja Transformers i w ogóle ostatnia recenzja w tym roku. Dzięki za uwagę, chętnie poczytam komentarze, przejmę odwiedziny na Instagramie i Discordzie. I cóż, do następnego. Słyszymy się w Sylwestra. Cześć!